9 września w Kłobi, gmina Lubraniec, rolnicy z naszego powiatu dziękowali za tegoroczne plony. Nad przygotowaniami do uroczystości czuwało Starostwo Powiatowe we Włocławku, Urząd Miejski w Lubrańcu, Parafia Świętego Wojciecha w Kłobi, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu oraz Zespół Szkół w Kłobi. Po mszy świętej w kościele świętego Wojciecha korowód dożynkowy wyruszył na teren przy szkole, gdzie przygotowana została estrada. Miejsca w pierwszych rzędach zajęli duchowni na czele z księdzem dziekanem Waldemarem Karasińskim, proboszczem parafii świętego Jana Chrzciciela w Lubrańcu, proboszczem parafii świętego Wojciecha w Kłobi, księdzem prałatem Krzysztofem Karpińskim, starostą włocławskim Kazimierzem Kacą, przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Budzyńskim i burmistrzem Lubrańca Krzysztofem Wrzesińskim. Pod sceną stanęły przepiękne dożynkowe wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa. Honory gospodarza dożynek pełnili mieszkaniec Kłobi Jacek Urbański, starostom dożynek Grzegorzowi Paradowskiemu, mieszkańcowi Rakutowa gmina Kowal oraz Małgorzacie Lewickiej, mieszkańce Kłobi, asystowali. Małgorzata Golubska ze Smogorzewa w gminie Lubraniec wraz z Markiem Żabeckim pochodzącym z Rakutowa. Na scenie odbyło się przekazanie chleba przez starostów dożynek. Z ich rąk bochen chleba przyjęli starosta włocławski Kazimierz Kaca oraz burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński. Z uczestnikami dożynek chlebem dzielili się również przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu Kazimierz Magos oraz ksiądz dziekan Waldemar Karasiński i ksiądz prałat Krzysztof Karpiński. Te dożynki, w których uczestniczymy, mają charakter centralny, gdy chodzi o powiat włocławski. Uczestniczymy, jesteśmy tu w Kłobi, w centrum, w sercu Kujaw, bo przecież Kłobia, wieś królewska, jedna z najstarszych parafii, leży w centrum Kłobi. Jest to parafia typowo rolnicza, dlatego tu i teraz jest miejsce dla dożynek, dla oddania czci i szacunku pracy rolnika. I to pięknie właśnie, że możemy w tym święcie uczestniczyć. Uczestniczy w nim władza, uczestniczą przede wszystkim rolnicy, uczestniczą duchowni, a więc wszyscy jesteśmy razem jako wspaniała jedność i w tym świętowaniu nie jesteśmy podzieleni. Na placu dożynkowym przy Zespole Szkół w Kłobi zaprezentowano tradycyjne obrzędy towarzyszące uroczystościom dziękczynienia za plony. Na scenie prezentowała się młodzież Zespołu Szkół w Kłobi przy akompaniamencie kapeli zespołu Echo Lubrańca. Wystąpiły także solistki z Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu. Pytasz jak tej piosence, czy ci nie żal? Chcesz pewnie, żebym się uśmiechała. Dałeś mi szczęście, tak dałeś je. Kocham gorąco, więc jadę, chociaż z bólu, z
ja jestem starościną po raz pierwszy, no dla mnie to jest bardzo duża przyjemność. Pochodzę z Kłobi, mamy gospodarstwo od dawnych czasów, mieli dziadkowie, rodzice, ja jestem w tym gospodarstwie. Tu pracujemy. No dla mnie to jest wielka satysfakcja w ogóle spotkać się z tymi ludźmi, bo tutaj mamy dobre związki ze wszystkimi tu rolnikami dookoła. Także dla nas to jest wielka przyjemność i święto, no po prostu. I chcemy, żeby wszyscy się dobrze bawili. No ja także jestem starostą po raz pierwszy. Też jestem bardzo z tego zadowolony. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę świętować no, po prostu uwieńczenie zbioru wszystkich tych plonów z pól. Wszystkie reprezentacje z wieńcami dożynkowymi otrzymały podziękowania oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławku. Podczas dożynek wręczono również dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu powiatowego Zieleń Naszej Małej Ojczyzny zorganizowanego pod patronatem przewodniczącego Rady Powiatu we Wrocławku. W kategorii skwery nagrodę rzeczową przyznano gminie Choceń. W kategorii tereny wokół budynków użyteczności publicznej najlepsza okazała się gmina Lubanie. W kategorii stadiony nagrodą rzeczową otrzymała gmina Boniewo, zaś w kategorii tereny zieleni zakładów pracy gmina Baruchowo. Miło nam, że w tym roku 2012 organizowaliśmy dożynki powiatowo-gminne no, parafialne w Kłobi. Koszty całej tej imprezy około 25 tysięcy złotych. Jestem pełen podziwu dla mieszkańców sołectwa Kłobi, czy na całej parafii Kłobia, że tak aktywnie włączyli się w przygotowanie i w organizację tych dożynek powiatowo-gminno-parafialnych. Pogoda nam dopisała, cieszymy się z tego, dużo widzów jest, także ten trud rolniczy został doceniony zarówno przez samych mieszkańców miasta, jak też sami rolnicy doceniają tą swoją ciężką pracę. Mnóstwo atrakcji czekało też zwiedzających na stoiskach twórców ludowych. Przepiękne wyroby rękodzieła artystycznego oraz atrakcyjne rzeźby i obrazy można było nie tylko oglądać, ale także zakupić. Swoją twórczość zaprezentowali Anna i Jan Wójkiewiczowie, Wioletta Malinowska, Elżbieta Wójkiewicz, Aleksandra i Krzysztof Zawadcy, Anna Zakrzewska oraz Danuta Kowalska. Stoiska promocyjne wystawiły Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe we Wrocławku, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Zarzeczewie, Bank Spółdzielczy w Lubrańcu, Gostyńsko-Wrocławski Park Krajobrazowy, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Wrocławku oraz Starostwo Powiatowe we Wrocławku. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, że w tym pięknym dniu, przy tej wspaniałej pogodzie, mieszkańcy Kłobi na czele z księdzem prałatem plus pan burmistrz Wrzesiński nas tutaj gościli. Proszę Państwa, to wspaniała rzecz, obchodzić dożynki parafialno-gminno-powiatowe w sercu Kujaw, na tej żyznej ziemi kujawskiej, ziemi historycznej. Tu przed kilkuset lat wzmianki pokazują, że już była parafia. I rzeczywiście my, spadkobiercy tamtych pokoleń, jesteśmy zobowiązani kontynuować te tradycje.